Uczniowie szkoły podstawowej w Lubawie postanowili uczcić święta niepodległości, prezentując wszystkim w minionym tygodniu krótką akademię patriotyczną. Klasa 6B pod opieką nauczycielki Anny Rykaczewskiej przypomniała zebranym losy Polski od rozbiorów aż po 11 listopada 1918 roku, Dzień Niepodległości. Od razu bierz na cel i do polskiego serca moskiewską kulą strzel. Bo wciąż na jawie widzę i co noc mi się śni, że ta, co nie zginęła, wyrośnie z naszej krwi. Wszędzie tam, gdzie była możliwa działalność polityczna, jak grzyby po deszczu powstawały nowe polskie organizacje, takie jak Naczelny Komitet Narodowy, Centralny Komitet Obywatelski, Komitet Narodowy Polski Dmowskiego, a w Szwajcarii polski pianista i kompozytor Ignacy Paderewski założył Centralną Agencję Polską. Ale gdy słońce wolności zaświeci, jakiś z powłoki tej owad wyleci. Czy motyl jasny wisi się nad ziemię, czy ćma wypadnie, brudne nocy plemię. Bo wiem, że Polska bój zwycięski toczy, bo nie zginęła i nigdy nie zginie. Lecz my czyż ujrzymy ją w fałej godzinie, nim słońce wejdzie, rosa wyżre oczy. Będzie wielka i będzie wspaniała, lecz robak trupi wśród nas toczy. Nie jedna w świecie tkwi rozbicia skał, nim słońce wyjdzie, rosa wyżre oczy. Legniony to!